Święta Zmartwychwstania Pańskiego to czas radości, w którym tradycyjnie spotykamy się w rodzinnym gronie. W tym roku, nareszcie po 2 latach, możemy świętować wspólnie. Będziemy mogli ze sobą rozmawiać, wspominać i snuć plany na przyszłość. Ale dla wielu polskich rodzin, ze względu na niespodziewanych gości, te święta są wyjątkowe. Pani Małgorzata i pan Marek przyjęli pod swój dach rodzinę uchodźców wojennych z Ukrainy. Panią Swietłanę i jej 2 dzieci. Tysiące Polaków okazuje swoją pomoc. Otwierają swoje serca i domy. Dzielą się tym, co mają. Ten dar niezwykłej solidarności będzie pamiętany na Ukrainie przez pokolenia. Chciałbym moim rodakom za to wszystko z serca podziękować i nisko się ukłonić. Życzę zdrowych, radosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. Niech zmartwychwstały Chrystus przynosi nam miłość, optymizm i pokój.